Ja to tylko mogę dodać tak, że ten 10. Europejski Festiwal Enea Cup jest najlepiej obsadzonym festiwalem, który był do tej pory. Mam nadzieję, że nie spotkają nas jakieś tam, że ktoś się w ostatniej chwili wycofa. Tutaj akurat były już wcześniej kontuzje i mam nadzieję, że ten skład, który tutaj Państwu podaliśmy, będzie można obejrzeć na stadionie im. Zdzisława Krzyżkowiaka. Na meeting, na którym w tamtym roku rozwarstwiłam sobie mięsień w głowę, przez co nie pojechałam na Mistrzostwa Świata. Ale myślę, że to będzie udany start. To jest jakiś tam początek, ale no, nie ukrywam, nie ukrywaliśmy z trenerem, że Enea Cup to będzie taki trochę no, meeting do pokazania się, gdzie chcielibyśmy się jak najlepiej zaprezentować i prawdę mówiąc, może źle powiem, że szykowaliśmy się na niego, ale już dużo wcześniej o nim myśleliśmy, że chcielibyśmy się tutaj jak najlepiej zaprezentować. I no tak teraz patrząc na te gwiazdy, które tutaj będą, nie ukrywam, że te chęci będą jeszcze większe. To jest też jakaś motywacja tej gwiazdy, że na przykład Marika to będzie miała już dosadnie, będzie biegła z nimi, tak? Ja to będę oglądała tylko skoki tych koleżanek, które mają już w swojej karierze przekroczyły 7 metrów, także to będzie jakieś nowe doświadczenie, a nie powiem, że na pewno będzie fascynująco oglądać, jak biegnie Marika wraz z koleżankami, które już w swoim życiu złamały 23 sekundy i do drugiego. Jeśli można, to ja do zawodniczek może pytanie. Gosiu, wspomniałeś, że przygotowujesz się w tym sezonie tylko do skoku w dal. To oznacza, że z wielobojem już jest koniec? Jeżeli tak, to dlaczego? Znaczy, to jest ciężkie pytanie. Po prostu w tym roku zdecydowaliśmy się pójść w stronę skoku w dal. Była to trudna decyzja, ale podjęliśmy taką decyzję razem z trenerem Czapiaskim. No i w tym roku idziemy na obozy po prostu z trenerem, z nim z Łodzi, razem z Tersą Dobiją, która również tutaj będzie startowała. No i mam nadzieję, że to zaowocuje po prostu postępem w tej konkurencji, a co będzie dalej, to się okaże. Jest jakiś cel konkretny, który sobie stawiasz na ten rok? Wolałabym nie mówić o tych celach. Obudowa niespodzianka. A jaka jest impreza docelowa? W tym roku? No czekamy trochę, jeszcze tak jest. Ja mam nadzieję, że po prostu sprawię sobie przede wszystkim niespodziankę, bo to, co mówią trenerzy, to, co jest w PESLA jako naszym planem na ten rok, bo muszą trenerzy podawać taki plan, to jedno, a wykonanie to drugie. Także liczę po prostu na dalekie spotkanie, a przede wszystkim poprawienie rekordu życiowego.